Cześć i czołem tu Kalytka. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj jest ze mną mój kolejny gość, Dominik ale witam wszystkich. Dominik jest e, moim już długoletnim kolegą i znamy się dosyć dobrze. Och, kolegą to ma powiedziane. Och, ta, tak, tak. E, I e, razem siedzieliśmy na niemieckim nawet w gimnazjum. A faktycznie, no. Także sporo nas łączy e, i ja na Dominika nie będę mówić Dominik, tylko Domin. Bo dobrze, po akceptuję prostu to. już inaczej nie potrafię. Dominik jest strażakiem i jest w OSP. Tak, strażak-ochotnik w OSP. No właśnie, jaka jest właściwie nazwa na takiego strażaka właśnie z OSP? No skrótem myślowym faktycznie można powiedzieć strażak, ale ogólnie strażak-ochotnik mhm. poprawniej I, by było. I tak w straży używacie takiego słownictwa strażak-ochotnik, a jak ktoś jest normalnie w państwówce to jest strażakiem. Mm -hmm, tak, tak. Okej, okay, dobra. Ale będziemy skrótowo nazywać cię po prostu strażakiem. Dobra, i jak w ogóle jak to się zaczęło i kiedy się to zaczęło, że przystąpiłeś do OSP? Tak, właśnie teraz jest blisko rocznicy, już piąty rok. O kurczę. E, I zaczęło się to po osiemnastce, którą miałem na remizie. <laughs> właśnie Pamiętamy. gdy organizowałem to wszystko tam, to teraz się zaciekawiłem, przyszedłem na pierwszą zbiórkę i mm -hmm. zostałem do teraz. A y, przyjmowanie nowych członków odbywa się jakoś cyklicznie, czy jak ktoś ma ochotę, to po prostu przychodzi? E, nie, właśnie. to jest trochę problem, że to nie jest aż tak rozgłośnione, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, a to jest wbrew pozorom bardzo proste. Wystarczy mm -hmm. przyjść i powiedzieć, że chciałbym być strażakiem i... Regularnie chodzić i później z biegiem czasu są kursy, szkolenia, i z takim wieńczeniem jest e, faktycznie kurs zorganizowany przez e, Straż Państwową. Mm -hmm. I po nim się już faktycznie można legalnie jeździć na akcję. No właśnie, I jak wygląda w ogóle ten proces nauki? Ile on trwa? Stricte faktycznie, jak już można być jeszcze dzieckiem i wtedy są grupy młodzieżowe na przykład, mhm. czy coś, i to już, nie wiem, najmłodsi 12 lat mogą przychodzić i tą wiedzę cyklicznie zdobywać. Mhm. Jak w jakimś mniejszym stopniu to nie są takie poważne założenia, ale jednak jakieś obycie z tą strażą jest. Mhm. I wymogiem jest pełnoletność, 18 rok życia i wtedy można iść na ten kurs państwowy. Mhm. On trwa... Nie wiem, 50-60 godzin, czy coś mhm. takiego, e, takich ty, typowo teoretycznych, później są e, też praktyczne, a na koniec jest egzamin. I e, dopóki nie skończysz osiemnastki, to nie możesz iść na ten kurs i jednocześnie e, też nie możesz nie jeździć. jeździć na akcje? Nie, nie, nie. Okej, okay, czyli jak jesteś niepełnoletni, to właściwie tylko coś tam na straży robisz? Tak, można zapoznawać się z strażą, ze sprzętem, mhm. uczestniczyć w jakichś wydarzeniach tam na straży, ale... Ratować jeszcze nie. Okej, okay, dobra. I mam pytanie, czy teraz, jak już, no, piąty rok, to już długo. Czy mógłbyś zostać normalnie profesjonalnym, wiesz, zawodowym strażakiem i, i pójść do państwówki? Z państwówką to jest trochę inna kwestia, bo to tak jakby dwie oddzielne organizacje, OSP i PSP. Mhm. Żeby się dostać do PSP, to można albo wziąć, zgłosić się do szkoły aspirantów. Mhm. W Polsce mamy trzy. W Częstochowie, w Poznaniu i w Krakowie. Mhm. Tam jest wymogiem, że poniżej 25 roku życia przejść dosyć wymagający egzamin wstępny i fizyczny i mhm. też z wiedzy. Ostatnich, w ostatnich latach też jest wymóg, że maturę trzeba z konkretnych przedmiotów, na przykład fizyka, chemia. Taki. Mhm. No, jest duży odsiew, że po prostu faktycznie tą śmietankę Mm -hmm. młodzieży tam zwerbować, a nie byle kogo. Jeśli chodzi o ten, można też zgłosić się z ulicy, typowo gdy konkretne miasto, konkretna straż potrzebuje, organizuje nabór mm -hmm. i wtedy każdy po prostu może się zgłosić i jeśli przejdzie podobne testy, tak jak do aspirantki, to również może przystąpić wtedy do straży. Aha, bo ja kiedyś słyszałam, że jakby żeby być takim, wiesz, zwykłym strażakiem w państwówce, mm -hmm. to nie musisz mieć szkoły. Ale jeśli chcesz być już, wiesz, zdobywać tam szczeble kariery i tak e, dalej, to już musisz. E, tak, tak. Podstawowy strażak ratownik e, może być, e, niezależnie jaką szkołę ukończy. Mm -hmm. e, nie wiem, czy nawet, chyba, maturę, akurat tak. E, mm -hmm. e, I wtedy typowo ten najniższy taki ratownik, ale żeby już na przykład być dowódcą, e, czy tam faktycznie jakieś szczeble bardziej już e, wyżej, to e, albo aspirantka, albo ewentualnie szkoła główna już, w Warszawie, taka naj, najbardziej the best. Mm -hmm. Ty zdawałeś do Częstochowy, z tego co pamiętam? Tak. Po maturze trzy lata temu próbowałem się dostać. No właśnie, no i jak to wyglądało? No, ten proces właśnie, egzaminy wstępne to mnie niestety powstrzymało. Mm -hmm. Są faktycznie dosyć wymagające i fizycznie, i te, teoretyczna kwestia. Ale ćwiczyłeś długo. Mm, tak, półtorej roku się przygotowywałem i mm -hmm. siłownia, i faktycznie kardio, i w ogóle, no ale niestety nie dałem rady. Ale z tego, co mówiłeś, to całkiem sporo osób nie dało rady i bardzo duży od odsiew tam był. Tak, y, przeciętnie co roku zgłasza się około tysiąca osób, a miejsc jest 90. Mm -hmm. No, to sporo. Dużo osób już na przykład nie daje rady na samym zdobywaniu wszystkich dokumentów, bo na przykład też trzeba przyjść mm -hmm. lekarza i takie rzeczy różne wstępnie. Lekarz musi ocenić, czy ty się nadajesz, czy wiesz, płuca i wszystko. Mm -hmm. Jest faktycznie wypisana lista, jakie słożenia dyskwalifikują ze straży, i wychodzi na to, że trzeba być zdrowym jak koń. Nie można Czyli podejrzewam, że nic. nawet nie można mieć wady wzroku. No nie za bardzo. I na przykład. Wiem, z tatuażami też był problem swego czasu, gdy faktycznie o było kurde. dużo osób, to wymogi trochę wzrosły i wtedy akurat było, że nie można być też wytatuowanym, że to może być powiązane z jakimś zakażeniem czy z czymś takim, i że, mm -hmm. albo też w drugą stronę, że to może być związane z jakimiś problemami psychicznymi, że ktoś się tatuuje, samo opalecza, <laughs> Albo, że, że jest kryminalistą. Okres, był jakiś okres, że też nie przyjmowano z tatuażami. Aktualnie chyba znieśli to, mm -hmm. ale nie jestem pewien. No W sumie teraz byłoby trochę trudno o to, żeby wiesz, szukać tylko osób bez tatuaży, bo no no popularne jednak dość popularna. Tak, no, tak, tak, tak. A też jakby nie świadczy o człowieku ani o jego stanie psychicznym, no bądźmy szczerzy. Tak. Kwestie e... naboru faktycznie się zmieniają, mhm. bo odkąd ja przystąpiłem, to już też się zdążyłem zmienić. Ja w ogóle na początku trenowałem do innej konkurencji, a faktycznie jak była rozpiska na rok, w którym miałem startować, to weszła inna konkurencja. Aha, czyli jest jakiś spis ćwiczeń, które, które będą trzeba tam przejść? E, tak, okay. jest kwestia siłowa, czyli podciąganie na drążku, określona mm -hmm. ilość w określonym tam czasie. Mm -hmm. e, zwinność, e, ja akurat e, byłem na kopercie, że trzeba w, tam chyba 25 sekund 3 okrążenia w kształcie takiej ósemki po kopercie przebiec, mm -hmm. e, ale pierwotnie też ćwiczyłem do wchodzenia na skrzynię i to polegało na tym, że przez nie pamiętam teraz dokładnie to już dawno było. Przez 5 minut trzeba wchodzić na tą skrzynię i później sprawdzałem jak tętno spada. Czy na przykład się jest w miarę tak wyćwiczonym, czy, czy szaleje ci i po prostu masz zemdleć? O kurczę, no to faktycznie trudne, tak. bo to wiesz, jeszcze zrobić coś, jakieś ćwiczenie, no to może da radę, ale właśnie, że potem sprawdzają, czy na ile jesteś wytrzymały tak, i na ile mógłbyś jeszcze, a jeszcze więcej jeszcze zrobić. Jeszcze kwestia stresu jest, niektórzy no syndrom właśnie. białego fartucha czy coś, no i ta kolejna dyskwalifikacja. <noise> mm -hmm. Później jeszcze jest też kwestia basenu. To jest w każdym, mm -hmm. do każdej tej, trzeba przepłynąć w określonym czasie dwie długości basenu. Mm -hmm. I sprawdzian ze, z, z lęku wysokości, też wejść na drabinę chyba tam 30 metrów czy coś mm -hmm. i zejść bez pomocy. A później na końcu jeszcze egzamin wiedzy, tak typowo, trochę fizyczno- takiej chemicznej, bo to też jest aspekt dosyć mm -hmm. ważny w straży. No i takiego pożarnictwa takiego ogólnego. Ale do tego teoretycznego nie doszedłem, więc nie będę omawiał. To bardzo. Ale takich podstawowych rzeczy, y, chemicznych właśnie takich informacji, uczycie się pewnie na OSP? E, w jakim stopniu tak? I też w to praniu trochę. pewnie to wychodzi, no nie? Po, mm -hmm. po jakimś czasie po prostu. No to też głównie takie podstawy, jeśli na przykład się olej gasi wodą czy coś, to, mm -hmm. to się wydziela. Pod tym względem właśnie te, te bardziej mm -hmm. chemiczne aspekty. Jakich środków użyć do, do gaszenia czego? Na fizyczne aspekty, to no nie wiem, budowle, w którą stronę może się coś zawalić, takie przewidywanie trochę. Mm -hmm. no nie, nie można być całkiem takim nieobeznanym w tych kwestiach. I właśnie mam takie w sumie pytanie, ale nie wiem, czy, czy mi na nie odpowiesz, po prostu się zastanawiam, jak to jest, że praktycznie wiesz, co roku służby mundurowe ogłaszają, że potrzebują nowych ludzi, że jest dużo miejsc i tak dalej. Podczas gdy przecież rocznie do, do szkół czy na strażaka, na policjanta, do wojska, itd. tak dalej, zgłasza się no ja podejrzewam, że o kilkadziesiąt tysięcy kandydatów, a wybierają po prostu jakąś garstkę, jak przecież ci ludzie, których nie wybrali, też mają predyspozycję, tylko po prostu z jakichś tam błahych powodów i głupotek zostali wiesz, zdyskwalifikowani. I jakby gdzie jest ten sens? O co w tym wszystkim chodzi? No tak, no próg wejścia tam jest naprawdę spory, że, żeby być wykokszonym już takiego na maksa. Mm -hmm. No a ta kwestia, no, no nie, nie wiem właśnie dlaczego aż taki od siebie jest i szkoda jest, trochę tych osób później. Jest pewnie trochę kolesiostwo, co? No, przyznam, <laughs> że, że tak, że, że zdarza się. Nawet w tej ankiecie, takiej, której się trzeba było dostarczyć do tej aspirantki, to było, czy ma się jakieś powiązania rodzinne w straży. To może już o czymś świadczyć. No, no tak, to, to potem, tak jak wiesz, profesor na studiach, że aha, dobra, te mi spadły, więc ci nie przystąpią, bo nie mają nikogo w straży, a te zostały na stoliku, bo mają kogoś w straży, więc się dostaną. No nie. Może być jakiś, jakiś czynnik w tym. Ty nikogo w straży nie miałeś? Nie, nie, nie. Niestety. To może też trochę mnie. Zdyskwalifikowało. Ale już później nie próbowałeś więcej. Nie, po tamtym razie jednak zrezygnowałem, wybrałem mhm. inną ścieżkę zawodową, a jednak straż zostanie pasją, hobby, i w OSP zostanę. I planujesz dalej zostać? Mhm, jak najbardziej. No właśnie, a jakby ile ci to kosztuje i jak często musisz być, wiesz, gotowy na, na zbiórkę, na akcję i tak dalej? No U nas no, to jednak często się śmieje, że to jest strażak ochotnik, więc wtedy, gdy ma ochotę. Mm -hmm. <laughs> jednak jest to trochę bardziej wymagające, że, że no, gdybyśmy się w ogóle nie zgłaszali, to mogliby nas zamknąć. Mm -hmm. W sensie jednostka, że no, skoro się nie zgłaszamy na wyjazdy, to. Myślałam, że w więzieniu. <laughs> nie, nie. E, w, jeśli OSP byłoby w, w, w krajowym systemie to mhm. wtedy jest faktycznie wymóg, że oni muszą się zgłaszać i na przykład trzy skuchy to już jest wyrzucenie z tego systemu, o. a to już takie trochę dla takich OSP bardziej poważnych, że tam jest naprawdę dużo członków i jest takie mhm. bardziej rozbudowane, mhm. na przykład w miejscowościach, w których do państwówki jest daleko, to takie OSP właśnie ma taki jakby prestiż i ono jest w systemie i tak No tak, bo nikogo więcej nie ma, no tak, no. tak, tak. Ja jestem w zwykłym SP system systemu KSRG i mhm. no, gdy jest wymóg, to zgłaszamy się. Ale zbiórki macie stałe. E, tak, co piątek mamy zbiórkę, taką mhm. po 3-4 godziny i na przykład powtarzamy jakieś aspekty z teorii, z mhm. jakiejś pierwszej pomocy czy z różnych rzeczy. No, albo zwykła zbiórka gospodarcza, że myjemy garaż i wóz, bo to też jest mhm. kwestia, że trzeba to zrobić. Możemy robić dyżury domowe, że jesteśmy u siebie w domu i czekamy, aż coś się stanie po prostu pod telefonem, mm -hmm. ze wcześniej ustalonym składem. Albo dyżur w jednostce, że typowo już siedzimy w sześciu, tak jak zastęp jest, i jeśli coś się stanie na mieście, to nas wzywają. Mm -hmm. A jak jest akcja, to zjeżdżacie tak po róże jak w bajkach? <noise> Zależy. Są jednostki, które faktycznie są piętrowe i mają, tak? Mm -hmm. Ale my raczej mamy parterowy ten, ten na naszą jednostkę, więc nie mamy takiego Aj, wymogu. Szkoda, szkoda. A powiedz mi. Mm... To jest tak, że jak siedzicie w domach, to jesteście pod telefonem, czyli ktoś do Was dzwoni po prostu, że Ej, jest akcja i jedziemy. E, no tak, pod telefonem się przyjęło, bo kiedyś faktycznie to było, że się dzwoniło, mhm. ale od roku już chyba ponad mamy aplikację Eremiza i wtedy wow. bytom, bytom bezpośrednio wysyła do nas wiadomość mhm. i, i wtedy odpowiadamy tak czy nie, czy jestem dostępny, czy nie jestem dostępny. I to tak dosyć sprawnie działa. Dosyć szybko i sprawnie, no. Wow, to super. No właśnie, jak jeździcie na akcje, bo już pewnie trochę tych akcji przeżyłeś w, w ciągu pięciu lat, to jakie to są najczęściej? E, tutaj zależy w sumie od pory roku. Mm -hmm. Teraz mamy wiosnę, czyli to są pożary traw, to mm -hmm. zdecydowanie to za dnia potrafimy mieć z pięć wyjazdów nawet. W latem, na przykład w sierpniu, to są zdecydowanie gniazda owadów, szerszeni mm -hmm. os. Mm -hmm. We wrześniu zdarzałem się jakieś ulewy, orkany wtedy na przykład są pompowania. No a w zależności, w sumie, w całym roku zdarzałem się jakieś poszukiwania osób zaginionych, czy, czy jakieś takie poważniejsze pożary, nie traf, jakiś altan, śmietników. Wow, czy, czy ale to mnie tlasów. zainteresowało. Poszukiwanie osób zaginionych, to jak. E, tak. Bo wydawałoby się, że policja to robi, no nie? E, to zdecydowanie policja nie dałaby rady i to są werbowane duże siły i czasami nawet jakieś takie społeczności, że mieszkańcy sami szukają. Wow. No sprzeciętnie, jeśli na przykład szuka się w lesie czy coś, to ta mhm. grupa to co najmniej 50 osób. To jest faktycznie wtedy policja i strażacy państwowi, strażacy z OSP i w ogóle. Czyli tak w terenie po prostu działacie wtedy. No, przeważnie się przeszukuje lasy, jakieś takie tereny bardziej odludne. I brałeś udział kiedyś w takiej akcji? Oczywiście. Wow. Ja to, ja to mam akurat takie doświadczenia głównie ze strażakami, że właśnie u sąsiadów dwa razy było gniazdo szerszeni, więc przyjechali wtedy. No i ostatnio jeszcze też u moich sąsiadów właśnie się komin zapalił, więc też strażacy u, przyjechali. Pożar sadzy w kominie, tak. 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 Więc w sumie takie mam tylko doświadczenie ze to też właśnie znowu typowe dla okresu zimowego, mm -hmm. że wysadzę w kominie. Mm -hmm. no, no, to jeśli z kominiarzem się jest na bakier, to o, może faktycznie dość do zapłacić tragedii. No, niestety. Ale to wtedy też OSP jest do tego werbowane, czy już państwówka raczej? To jest już trochę wyższego rzędu, faktycznie jest taka hierarchia, że do mm -hmm. niektórych po prostu nas nie biorą, ze względu, żeby no, nie zaszkodzić bardziej. Mhm. Ale do pomocy, albo czasami faktycznie do, do kominu też możemy my być zwerbowani. I to, yy, nie wiem czy się orientujesz, jak jest w takiej normalnej straży, już państwówce, oni też działają przez tą aplikację? Yy, nie, oni typowo są już u siebie. Tak jak na dniówkę idziesz na 24 Aha, godziny i oni wtedy wyjeżdżają po sygnale. Powiedz mi, jaka była najlepsza akcja, taką, której, którą najbardziej zapamiętałeś, nie wiem, najbardziej spektakularna, czy, czy najbardziej tragiczna, nie mam pojęcia, akcja, w której brałeś udział? No, trochę ich było jednak. Taka bardziej, która emocje wywołała, to ściąganie gniazda szerszeni mhm. na jednej z działek pod miastem. Mhm. W, bo zależy, jakie te gniazdy jest duże i w ogóle jak bardzo agresywne są faktycznie szerszenie, czy coś. Mm -hmm, mm -hmm. Wtedy były naprawdę bardzo agresywne i już podczas ściągania, opryskiwania tam środkiem owadobójczym już myśleliśmy, że może się wycofiemy, czy coś, bo faktycznie mamy takie stroje, takie przeciwukąszeniowe. Takie białe. Taki, yy, tak, z taką siateczką no, z przodu, tak, trochę tak. jak no, no. taki prze, pszczelarz ludzik, myślę. No, no. <laughs> yy, I faktycznie ob obeszły nas ca całych i już żądliły w tą siatkę i no trochę było wtedy no, tak. przerażenie, faktycznie. Popatrzyłem wtedy na, na, na tego drugiego strażaka w rocie i też już widziałem przerażenie na jego twarzy. Ale to się takie wydaje, wiesz, z perspektywy gdzieś tam, człowieka, który stoi na dole, to się wydaje takie, że o ja, no, cały czas mają takie akcje, to już są do tego przyzwyczajeni. No, a widać, że zależy jednak od. Zdarza się. Czasami owady nie są zainteresowane w ogóle, albo nie, to są jakieś. Pszczoły, które do rojnicy się przekazuje, po prostu i pszczelarzom, czyli to nie jest jakieś mm -hmm. aż takie zagrożenie. A typowo, właśnie jak się masz szerszenia przed oczami, to, to się ma w głowie też wszystkie historie, że jak pokąsi, to jest tak, że kogoś i w, i w ogóle tam... jego rozmiar, i wszystko. No, jest to trochę tak. przerażający już owad. Że jak ukończycie w tętnicę, to zaraz zgon tak, na miejscu, tak. tak. tak, tak, tak Tutaj wtedy... jest jeszcze aspekt mm. faktycznie, że musimy przejść badania yy, przeciw yy, takim owadom, czy, czy mm -hmm. jesteśmy uczuleni na jad, i, i w ogóle. Mm -hmm. I bez tego to nie możemy być w ogóle przystąpieni do takich akcji. Wtedy nie jesteśmy wzywani, tylko inne osoby, które. Ale to yy. musicie co jakiś czas powtarzać te badania? Badania są bezterminowe, do czasu pierwszego ukąszenia. Aha. Bo takie coś się może mhm. zmienić pod wpływem właśnie takiego impulsu. Tak, tak, tak. Ja już mam ważne chyba drugi rok, jeszcze mnie nie ugryzło, więc jeżdżę. A powiedz mi, bo ostatnio byłeś, e, brałeś udział właściwie w teledysku e, jednego z raperów. Tak, to też jest kolejny aspekt, bo nie zawsze to wiąże się z akcją, z zagrożeniem jakimś poważnym. Mm -hmm. Czasami jest po prostu zabezpieczenie czegoś, jakiegoś widowiska pirotechnicznego, czy, mm -hmm. czy czegoś. Tam akurat był podpalany samochód i po prostu zabezpieczaliśmy, żeby to nie wyszło zbytnio pod kontroli. Mm -hmm. Żeby nie było niebezpiecznie. Tak. Na przykład na jakichś dniach miasta czy coś, też faktycznie są jakieś pokazy, czasem fajerwerki czy coś, to, to tak, też tak. trzeba właśnie wtedy zabezpieczyć, stać z gaśnicą czy z wężem Albo obok. można wejść na wóz strażacki i zrobić sobie zdjęcia. No, <laughs> ta, tak, tak, tak. To też jest aspekt, że jeździmy na festyny i to jest atrakcja. Mhm. Czasem dzieci poleją wodą i jest szelo, szeroki wachlarz faktycznie rzeczy, do których jeździmy i w mhm. których się przyczyniamy. A co najbardziej takiego hardkorowego musiałeś zrobić? Bo podejrzewam, że wam mówiłaś o tych szerszeniach, więc myślę, mm -hmm. że to, to było takie hardkorowe. A coś jeszcze? Hardkorowe to na przykład, gdy przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca pożaru czy czegoś i mm -hmm. niestety jest już za późno i w takim budynku, altanie, działce czy coś znajdujemy niestety ciało. Mm -hmm. To jest trochę traumatyczne. I zdarzyło ci się? Teraz mm -hmm. mi się zdarzyło na działce już takie dosyć zwęglona ofiara, mhm. ale e, też z takich tragiczniejszych, to zanim się przyjąłem, to opowiadali, że zostali zadysponowani do e, wypadku e, komunikacyjnego. Tam mhm. był e, ofiara na motorze i faktycznie zbierali resztki tej osoby z chodnika. To takie mhm. no, smaczne może do rozmowy. <laughs> ale w sumie tak <laughs> wygląda rzeczywiście. zdarza się, no to, to jest też często brudna robota. No. Mhm. Ale właśnie to jest takie dziwne, bo wiesz, wydawałoby się, że no, ja mam takie hobby, że sobie gram na gitarze, a ktoś tam śpiewa, no a ja mam takie, że jestem w OSP i czasem na przykład muszę zbierać trupy. Tak, to prawda, to jest dosyć specyficzne hobby. Ciężko powiedzieć, co, co najbardziej w tym ciągnie jednak. Mhm. Ale jest taki czynnik, że... że się Ale się zawsze chce... jest ten dreszczyk emocji taki, no nie? Że tak, nie wiesz, co się nie wydarzy. Nie wiadomo w sumie, co, co spotkamy na miejscu. No, na przykład dostajemy wiadomość tylko, że jest pożar traw. A jak przyjedziemy, to nie wiemy, czy, czy to jest, nie wiem, 10 metrów kwadratowych, ktoś mm -hmm. zauważył po prostu jakiś płomyk, czy to jest na przykład już całe pole w pożarze i drzewa się zaczynają palić i zaraz obok, nie wiem, stoją samochody, czy jakieś altany, czy, czy coś. Mm -hmm. Ale myślę, że to takie spektakularne hobby, że jednak wiesz, mm. może, może ludzie też nie do końca to traktują poważnie, że myślą sobie, że OSP to trochę takie wiesz, że właśnie. O, myją wóz strażacki. E, tak, i ten e, stereotyp, że strażak OSP to pije pewnie co, co, co pod <grym> tak. każdej służbie tam. <grym> w ogóle nie macie żadnych akcji, tylko mhm. cały czas czekacie, aż do was zadzwonią i pijecie, nie? No tak, tak. To trzeba jednak faktycznie działać i pokazać się w społeczeństwie jednak z różnych stron, że, że mhm. są jakieś akcje czy coś, bo niektórzy ludzie no, tylko z stereotypem żyją czy coś i Trochę Ale to jest. wy też prowadzicie fanpage z OSP i tam dodajcie różne zdjęcia e, tak. z akcji. Staramy się na każdej akcji przynajmniej jakieś jedną fotkę strzelić mm -hmm. czy coś, najlepiej żeby jeszcze trochę ognia tam było czy coś, <grym> nie już tak po, po zakończonej akcji. E, I opisujemy po prostu co się dzieje jednak, żeby, żeby ludzie byli świadomi co robimy, co się dzieje, mm -hmm. jakie są zagrożenia, no też żeby przestrzec faktycznie. Czyli sami nie podpalacie? <laughs> nie, nie, nie podpalamy. Słyszałem, że niektóre jednostki prowadziły tego typu działania, później Aha, to, czyli jednak, później to jednak dochodzi co do czego i ta osoba trafia do więzienia czy coś. No, no jest to karygodne jednak, to, to nie powinno mieć miejsca. Ale to robią to po to, żeby mieć co robić, czy jest po prostu hajs z wyjazdów? Dla samego wyjazdu, że, że on się odbędzie, czy coś, że podniesienie mm -hmm. statystyk, że, że się jedzie, czy mm -hmm, coś. Mm -hmm. I dla pieniędzy to zależy, bo w różnych województwach, w różnych miastach, powiatach to wygląda inaczej. Niektórzy w Polsce dalej jeżdżą za darmo. Mm -hmm. To na przykład na takich bardziej niesurbanizowanych terenach, gdzie robią to typowo, żeby uratować swoje gospodarstwa, domy i w ogóle, mm -hmm. bo nikt inny na przykład nie dojechałby na czas. Na jakichś wioskach. No tak. A są też bogatsze jakieś powiaty czy coś, gdzie, gdzie stawka godzinowa to na przykład 20-25 zł faktycznie za godzinę wow. akcji. Tyle, że wtedy faktycznie od przyjazdu do ukończenia to jest liczona każda minuta, żeby wiesz. Mhm. Czasem, żeby na przykład godzina akcji się uzbierała, to trzeba 3-4 wyjazdy jakieś takie mniejsze czy coś. nie? Okej, okay, i teraz mam takie pytanie, czy w ogóle bycie w OSP się opłaca? Bo mówiłeś, że w niektórych jednostkach faktycznie dostajesz hajs, w niektórych nie. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Mm, no, według mnie się to opłaca, po prostu dla takiego, nie wiem... Y sumienia, pogody ducha, że, że mm -hmm. no, chce się to robić. Jako misja, tak bardziej. Trochę taka mm -hmm. misja, trochę hobby, faktycznie te, te adrenalina, emocje w jakimś stopniu. Mm -hmm. Ze względów finansowych, no tak jak powiedziałem, że niektórzy za darmo, niektórzy za 25, no to u mnie stawka jest idealnie w połowie. Więc no, w skali roku, właśnie bo ten ekwiwalent, bo to nie jest stricte wypłata, to jest taki ekwiwalent, to się nazywa mm -hmm. i to wpada raz na pół roku. I po takim półrocznym gromadzeniu tego, to nie wiem, z 200 zł można zgarnąć. Mm -hmm. Zależy i faktycznie, jak się często jest dostępnym, jak się jeździ często i w ogóle. No pieniędzy z tego raczej nie ma, to jest no hobby. Hobbystycznie. Hobbystycznie. A powiedz mi, czy w ogóle młodzi ludzie przychodzą? Są jacyś nowi członkowie? Tak, zdarza, zdarza się to. Nie aż na taką potęgę, bo odkąd ja się przyjąłem, to później przez dwa lata nie było nikogo. Mm -hmm. Byłem przez dwa lata tym najmłodszym, najmniej doświadczonym. Mm -hmm. W ostatnim czasie była taka większa fala, tam z siedem osób chyba przyszło i w, miarę w ciągu roku. Jak się tak skumulowało, chyba w trzy miesiące faktycznie się tak. zbiera taka młodsza grupa. Oni jeszcze w większości są przed osiemnastym rokiem życia, więc mm -hmm. przychodzą tylko i. Albo przyglądają się nam, albo ćwiczą na jakimś takim sprzęcie starszym czy coś. Mm -hmm. No bo właśnie się zastanawiam, czy młodzi ludzie w ogóle, jakby, czy ich ciągnie do takiej organizacji? Czy to jest coś, co może się podobać? Bo jednak to jest wymagające, bo co piątek macie spotkania, piątek to jest taki dzień, że wiesz, każdy cię ciągnie na piwo, żebyś e, tak, gdzieś wyszedł. Tak, z mojej perspektywy też już się nauczyłem, że w piątki raczej się nigdzie nie umawiam mm -hmm. i opuszcza mnie jakaś część imprez i spotkań, bo to jednak jest ten piątek wieczór i w ogóle... Więc to jest wyrzeczenie jednak spore. Trochę tak. No i sama zbiórka piątkowa, no i też wyjazdy, nie? Mhm. Tak jak na przykład teraz zawyłby alarm, to musiałbym się zbierać. No właśnie do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy, czy się spotkamy właściwie, bo nie wiadomo tak, było, teraz czy. Jest ten sezon pożar, pożarów trafi, to się dzieje na potęgę. Po prostu mhm. dzisiaj pogoda nie sprzyja aż takim pożarom, więc, więc doszło do spotkania. Czy w ogóle służby mundurowe to jest coś atrakcyjnego dla młodych ludzi? Bo jednak już od no, kilku dobrych lat mm, mamy ten kryzys wizerunkowy y, polskich służb mundurowych, i to się przede wszystkim tyczy jednak policji, no bo y, mhm. oni są tacy mhm. najbardziej chyba y, na to narażeni, i też w ogóle w samym słownictwie tak się zastanawiałam, że wiesz, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś powiedział na strażaka jakoś. W obraźliwy sposób. A, strażak akurat, to jest zawsze strażak. No nie? Tutaj akurat cię zaskoczę. Czasami, jak jest jakieś zabezpieczenie jakiegoś biegu miasta czy czegoś, że mm -hmm. faktycznie stoimy my na tych ulicach i policja, to zdarza się, że przychodzą jakieś ludzie i wyzywają nas i nazywają nas. Po prostu mylą nas z policjantami. Są obelgi <laughs> kierowane do policji, ale Aha. to naprawdę jesteśmy my. i yy, No, no łat trzeba, łatwo trzeba, pomylić, nie? <laughs> trzeba prostować takie rzeczy. No, niestety. No, ale właśnie, no bo policja to zawsze, że psy, żegliny, psiarnia i tak dalej, albo jeszcze bardziej jakieś niecenzuralne rzeczy. No, a jednak, no. Strażak straż, ma taki bardziej pozytywny odbiór. Tak, odwiedność. że cieszy się no, jednak dużym szacunkiem. I, to i prawda, też to w to statystykach prawda. widać. Ja akurat znalazłam jakieś z 2015 roku, że 94% obywateli ufa strażakom. I są na pierwszym miejscu. <śmiech> <Pociszający>. <śmiech> Dostajecie order zaufania. Prawda. Dobrze, że. Dobrze, że mają jednak zaufanie. No. no ale właśnie na ile to jest w ogóle atrakcyjne? No, wracając do, do tak. młodzieży właśnie. Tak. Duża część faktycznie przechodzi do SP, bo zapisało się na przykład do szkoły średniej o charakterze mundurowym, mhm. czyli właśnie po niej mogli być do jakiejś straży czy policji. Mhm. I tam nawet w tych szkołach jest narzucone, że dobrze się udzielać w jakiejś takiej straży ochotniczej czy, czy w czymś. I mhm. dlatego przychodzą. Z myślą też, że później trafiliby do poważnych służb, do straży pożarnej czy coś. Dużo jest takich osób, że przez OSP chce się wdrożyć i iść dalej tą ścieżką. Ale tak, patrząc na przykład na ciebie, no to jednak OSP nie pomaga w tym, żeby się dostać do szkoły. Koła, no w sensie szkoła aspirantów, na przykład, no nie tak. patrzę na to mhm. jakoś mega pozytywnie czy coś. Aha. Więc to już tutaj bardziej zależy od osoby albo od tego, właśnie, jakie masz kontakty. No, niż, to tak, tak, niż tak, od tak. osoby. Same faktycznie. chodzenie do SP, no to. Mm -hmm. no, tak jak mówię, że, że każdy mógłby faktycznie chodzić, gdy ma właśnie trochę zaparcia i potrafi sobie kilka wyrzeczeń, wprowadzić wolne piątki <grym> <grym> i takie rzeczy. <grym> to spore wyrzeczenie jednak. <grym> Dla niektórych, tak. A powiedz mi, bo Dominik był jeszcze ochroniarzem. I miałeś jednak sporo do czynienia. No, sam jesteś strażakiem, miałeś też y, z racji tego, że byłeś ochroniarzem, sporo doświadczenia z policją. Mm -hmm. Jest w tym jakaś prawda, że, że ta policja cieszy się jednak małym zaufaniem? Jak ty to y, odczytałeś po tylu latach pracy? Współpraca z policją, no zależy, czy coś zrobiłeś, czy czegoś nie zrobiłeś, mm -hmm. tak? Mm -hmm. W większości spotkałem się z takimi sytuacjami, że gdy faktycznie dochodzi do jakiegoś ujęcia i mam faktycznie w pomieszczeniu ochrony był ktoś, kto dokonał kradzieży, czy już nawet wykroczenia przestępstwa, mm -hmm. to policja jednak no, nie przychodzi po prostu jak do wroga i nie wlepia mandatów, tylko stara się na przykład jakoś wytłumaczyć, pomóc, czasami to się kończy na, na jakimś pouczeniu czy coś. Bo widzą, że, że ta osoba ma problem. Na przykład była taka starsza pani, która po prostu tłumaczyła się tym, że po prostu nie miała, dlatego po prostu podwinęła coś ze sklepu. Mm -hmm. No i wtedy proponowali jej faktycznie pomoc i jakieś tam kontakty pokazali, że, że gdzie się zgłosić w takich sytuacjach czy coś. No jednak ten obraz tej negatywnej policji jest trochę rozdmuchany, może. <laughs> mm -hmm. Jednak to pozytywne postacie jednak. No, właśnie, pomagają bo, też. Y, wydaje mi się, że tak, że też troszkę się to zmienia jednak. Może jeszcze te kilka lat temu policja była bardziej tak negatywnie y, widziana, ale chyba teraz jednak tak odzyskują trochę siłę i, i tak wy, wydaje się, że polepszyła się ta opinia o nich. Tak mi się mhm. wydaje przynajmniej. Myślę, że tak, że, że też się muszą starać, tak samo jak y, Strażak OSP walczy ze stereotyp stereotypem, mhm. że. że Piją po każdej zbiórce i w ogóle i tylko siedzą w jednostce. Tak samo policja też stara się i w pozytywny sposób oddziałać. Jak miałeś na przykład jakieś takie ujęcia bardziej agresywnych typów, mhm. to czy policja też raczej tak na spokojnie do tego podchodziła, czy już raczej byli wiesz bardziej. To zależy od tej osoby, bo czasami ktoś pokornie przyjdzie, no faktycznie udało się, złapałeś mnie, czy coś nie udało mi się wynieść. Mhm. A niektórzy no, jednak się rzucali i próbowali kombinować i, i w ogóle jakieś wyzwiska czasem były, czy coś. No i policja tak samo to odbiera, jeśli ktoś jest e, cichy, faktycznie mm -hmm. przyznaje się, to traktuje mm -hmm. go dobrze, a jeśli ktoś tam pyskuje, szarpie się, no to też muszą. No są tak, zmuszeni tak, po tak. prostu do, do interwencji. Czyli lubisz policję, nie jesteś raczej JP. <grym> nie, szanuję <grym> służby, sam, sam w jakimś stopniu jestem no tą tak. służbą, więc, więc rozumiem to też z tej drugiej strony. No właśnie i teraz też mm, policja i ogólnie y, inne służby mogą troszkę odzyskać twarz z racji sytuacji, którą mamy, i z racji tego, że, że macie jednak sporo pracy w związku z tym. I chciałam zapytać, jak to działa w straży? Co straż robi w związku z pandemią? I ja wiem tyle, że oferowaliście robienie zakupów, i, i też to był taki w sumie pretekst, żeby Cię tutaj zaprosić, bo na waszym fanpage'u właśnie wyświetliło mi się, że oferujecie mhm. zrobienie zakupów dla osób, które nie mają rodziny, a nie mogą wychodzić z domu, przede wszystkim dla osób starszych i opowiedz trochę o tej akcji i może jeszcze o czymś, co, co robicie w związku z pandemią. Mm, no przede wszystkim też propagujemy te, te wszystkie trochę już trywialne kwestie, zostań w domu, myj ręce mm -hmm, i, i mm -hmm. to wszystko, to jednak jeśli mamy jakiś zasięg tak samo na tym fanpage'u, czy coś, to jednak staramy się dotrzeć w takim stopniu. A co do samej akcji z zakupami dla starszych, było ogłoszenie, no bo jednak starsze osoby są bardziej narażone i faktycznie dla oni to ciężej przechodzą, chorobę. Mm -hmm. Po informacji zgłosiło się kilka osób, nie było to aż tak wielu, a ostatnio faktycznie zmalała ta ilość, to znaczy, że faktycznie osoby albo mają bliskich, czy, czy jakaś społeczność lokalna faktycznie pomaga mhm. tym osobom, to jednak dobra wiadomość, że, że ta pomoc tak, nie, bo też nie jest konieczna. Widać, że jest sporo tych akcji, że właśnie jacyś wolontariusze chcą robić zakupy, czy tam wiesz, sąsiedzi pomagają tak, i tak, tak dalej. W także... pierwszej kolejności Straż da przykład mhm. z powinności, a później faktycznie społeczeństwo dobrze to odebrało i, i starałem się jednoczyć. I ogłosi, ogłosiliście się na tym waszym fanpage'u na Facebooku, tak? Mm -hmm. I ja jeszcze w telewizji słyszałam, bo to ogólnopolska akcja, że właśnie strażacy mają robić y, zakupy. Y, więc i zgłaszali się do was głównie starsi ludzie? No tak, tak, tak. Przede wszystkim starsi. Mm -hmm. I coś, coś jeszcze w związku z tą pandemią robicie, czy raczej... E, no kwestie takich pożarów i faktycznie tego wszystkiego, no mm -hmm. to pomimo, że chciałoby się siedzieć w domu, no to jednak jeśli się coś pali, jeśli tak. się coś dzieje, to... Trzeba odłożyć trochę to, to na, na, na bok i też zgłosić się i jechać do tego wszystkiego. Mm -hmm. No, a dzisiaj w ogóle przyszedłeś tutaj z maseczką? E, tak, e, super maseczka. Zostały nam uszyte przez anonimową panią. Mm -hmm. Faktycznie podczas biurki przyjechała i powiedziała, że jeśli my tak pomagamy i faktycznie działamy w tym całym zamieszaniu, chaosie pandemii, to to nam się przydadzą. Mają taki ładny wzór faktycznie strażacki. No właśnie, strażacki. tak. strażacki strażackie, super, super, tak, super. Czyli dziękujemy są, bardzo. są dobrzy ludzie, którzy wam pomagają i... Tak, każdy, myślę, że każdy w tej sytuacji pomaga jak może. I... Mhm. A z miasta dostaliście jakieś, wiesz, środki, maseczki i tak dalej? To przez wyższe osoby, przez prezesa zostało załatwiane. Nie wiem, czy to mhm. faktycznie zostało zakupione, czy, czy to miasto przekazało, ale mamy i rękawiczki, i maseczki jednorazowe, i środki do dezynfekcji. Więc jeśli już dochodzi do jakiegoś wyjazdu, gdzieś jedziemy coś gasić, czy coś, to, to ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa jednak. To cóż, chyba pozostaje nam życzyć wszystkim zdrowia. Dużo zdrowia na ten trudny czas. I zaprosić może do OSP, bo to chyba fajna rzecz, tak myślę. A właśnie chciałam zapytać, czy są kobiety? Są. Są. Jest to procent, ale też mogą przychodzić. Mhm. I w twojej tej drużynie OSP też są jakieś dziewczyny, tak, kobiety? Tak. Jest kilka. Nawet wśród tych młodych osób, mhm. jedna dziewczyna przyszła. Jest jedynie wymóg, że gdy dochodzi do akcji czy coś, to nie za bardzo mogą dwie jechać w wozie wśród Aha. sześciu osób. Ale jedna jak najbardziej faktycznie może jechać i uzupełnia zastęp i... Ale to wynika z tego, że jest takie przekonanie, czy jednak mają mniej siły? Myślę, że to może z tego się brać. Tak? Mm -hmm. to, to, to jest po prostu narzucone z góry przez, przez Straż Pożarną, że na taki zastęp działałby gorzej, gdyby był. Samych kobiet A, yy... Tutaj Nie mam żadnego problemu feministycznego czy coś. <noise> tak nie, jest nie, nie, nie oskarżam cię, ale to, to widzisz, sam tak jest. Ale I... mogą i jeżdżą i. i A w, chcą, normalnie wiesz, w państwowej straży pożarnej też się spotkałeś z yy, też są. Strażaczką? Faktycznie nawet do yy, tej szkoły aspirantów yy, też mogą przystępować mm -hmm. kobiety. Trochę inny yy, próg yy, tych egzaminów wszystkich fizycznych, że nie muszą być aż tak. Wykokrzone, mm -hmm. ale mogą i startują i też są posady. Bo powiedzmy. jednak tak, no, policjantek jest całkiem sporo, lekarek no, też jest sporo, a powiedzmy, że w straży to tak. Nie za wiele tych kobiet. Chyba najmniej, jeśli chodzi o wszystkie służby mundurowe. Tutaj jednak ta fizyczność najbardziej, bo mm. często zdarza się, że jakaś akcja trwa nawet i 12 godzin, i to jest 12 godzin ciężkiej pracy, i po prostu no, mm. nie, nie tylko kobiety, ale na przykład też y, słabsi fizycznie mężczyźni czy coś, no mieliby problemy po prostu, więc no, to jest już dla y, konkretnie wyćwiczonych. Dla siłaczy. No, dla siłaczy, <laughs> dla papaja. i... Hardkorowego koksa. I Mariusza Pudzianowskiego. Mm. To zapraszamy wszystkie kobiety w takim razie do e, Tak, ogólnie młodzież, bo niektórzy sobie nie zdają sprawy po prostu, jaki jest próg wejścia, że po prostu wystarczy przyjść i okazać chęć. Można ucz uczestniczyć po prostu. A myślę, że to fajna przygoda, bo mimo tego, że ma się, wiesz, sporo jakichś może takich nieprzyjemnych... Yy... Sytuacji, no to jednak daje ci to satysfakcję, że pomogłeś i że zrobiłeś coś dla, wiesz, dla społeczeństwa. Tak, dokładnie. Jest ten aspekt takiej misji, takiej powinności społecznej, że się przyczynia do czegoś większego. I że właściwie robisz to charytatywnie, no nie? Że to jest taki Na wolontariat. No ogół to jest charytatywnie, bo, mhm. bo ten ekwiwalent to tylko taki takie puszczenie oczka dla nas, że, tak. że coś się dzieje. Mhm. No jednak jest to jakieś takie co, jakiś dziwny magnes, który do tego przyciąga i jest to interesujące, chcę się jeździć, czasami jeśli jest ogłoszony jakiś wyjazd i ten zastęp się zebrał, czy coś, ja akurat nie mogę, to aż, aż mnie trzęsie po prostu, że gdzieś się pali, a ja tam nie mogę być. Nie możesz być, nie możesz zrobić zdjęcia i rzucić na fanpage. Nie, nie mogę gasić i w ogóle, no. To fajnie, że masz taką zajawkę i, i naprawdę mówisz o tym z dużą pasją i to jest super. Mimo, że y, jakby nie, nie startujesz już do, do szkoły, to cały czas jesteś blisko z naturą, bo studiujesz <noise> geografię, także <głos> 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 jesteś, jesteś zapalonym po prostu fanem y, środowiska. środowiska tak, i, ochrony, i, I i gaszenia tego środowiska. I, i gaszenia, <noise> i niepodpalania. <noise> nie, 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 tu jestem przeciwny podpalaniu. Super, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za I... zaproszenie. I zapraszamy wszystkich do OSP, i, i zachęcamy do szanowania strażaków i wszystkich służb. Wszystkich służb mundurowych, porówno. Szczególnie teraz, kiedy jest tak, no, nieciekawie i na pewno macie dużo roboty w związku z tym. Dziękuję za odsłuchanie podcastu, i już dzisiaj zapraszam na następny. Dzięki, hej. Hej.